Siemano, dzisiaj coś, co chciałem zrobić już od dłuższego czasu, czyli przejście gry Pokémon tylko Pokémonami jednego typu, w tym przypadku typem latającym. Czemuż ten typ się pewnie zastanawiacie? Charizard. Po prostu chodzi o Charizarda. Bo jeśli nie wiecie, to według zasad Monorana, Pokémony, które zyskują wybrany przez ciebie typ dopiero po ewolucji, można używać albo nie można, zależy jak uznasz, że woli grać. Dodatkowo, żeby ten odcinek był przepełniony emocjami, zagrałem na zasadach Nuzlocke, wiem, rzadkość w moim wykonaniu, i grałem z takimi oto zasadami. I zachęcam do zostawienia subskrypcji po więcej tego typu filmów i dobra, już się zamykam. A nie, więc jak już po wstępie mogliście wywnioskować startera, nie musiałem samodzielnie ustawiać i wybrałem Charmandera. Szybko zrobiłem to z tą paczką ołka i na raut 1 mogłem złapać swojego pierwszego nowego kom... Aha. W takim wypadku udałem się najpierw na drogę drugą, by tam złapać PJ-a, by na drodze 22 mieć gwarantowanego Spearowa, co jak się później okazało było niepotrzebne. Ale los jednak wolał dać mi Caterpie, którego mogłem złapać zaraz w Illion Forest. I tak poza tym totalnie zapomniałem, że Butterfree jest latający. Złapałem tego Spearowa, pokonałem rywala, przeszedłem przez las i po dotarciu do Pewter City nafaszerowałem moje Pokémony cukrem, po czym zmierzyłem się z Brockiem, który był dość niebezpieczny ze względu na Rocktomb jego Onixa, który mógł nieźle nabroić. Bez większych problemów Charmanderem zdjąłem jego Geoduda, Onixa zacząłem Poison Powderem Butterfree, który zaraz dostał Rocktombem. Chcąc spróbować nie stracić żadnego Pokemona w tej walce, zmieniłem na Charmandera, który przyjął Tackla, a następnie Onix wsadził mu te cztery głazy do dupy, tak się możecie domyśleć, było krytyczne. Miałem nadzieję, że może Confusion Butterfree go dobije, ale Onix miał inne sprawy i w akcie desperacji wyjebał mi jeszcze Butterfree z rana i następnie padł od trucizny, zostawiając mnie tylko i wyłącznie ze Spearowem. Nareszcie przy trzeciej próbie udało się dodać i PJ-a do składu. Kupiłem Magikarpę, bo Gyarados oczywiście jest również Pokemonem latającym i jest dość kluczowym pokiem w tym Monoranie, bo jego wodny typ daje naprawdę dużo. Może Poison Type Zubata nie jest kluczowy, to i tak mimo wszystko dodajemy go do teamu. Poki mi poewoluowywał. Wiecie o co chodzi. Ponownie nawaliłem rywalowi przed mostem i poszedłem na Misty, by móc zwiększyć obecny level cap i stresowałem się tą walką, bo jest armia jest naprawdę potężna, ale najwidoczniej niepotrzebnie, bo Gyarados sam sobie z nią poradził. Zubat ewoluował do Golbata, odbił ją Tiketa na SSN, zrespiłem się w Vermilion, gdzie na prawo od miasta złapałem drugiego Spearowa do wymiany do Farfetch'da. Trochę się zastanawiałem, czy mogę tak zrobić, bo jednak nie można łapać drugi raz tego samego Pokemona, ale postanowiłem ostatecznie, że na potrzeby filmu lekko nagnę zasady, bo czemu by nie. Wybaczycie mi? Jak tak, to możecie zostawić lajka i suba, a jak mi nie wybaczycie, to też możecie zostawić lajka i suba. Czwarty raz nawaliłem rywalowi, gdzie to już było blisko stracenia Pokemona. Jestem chyba naprawdę strachliwy, bo RTS również się bałem, ale tutaj już chyba zrozumiałem. Postanowiłem mimo wszystko zacząć Gyaradosem, bo mylnie myślałem, że Voltorb nie ma nic elektrycznego, ale na szczęście Gyarados nie padł. Cheatingowi udało mu się dwoma Fury atakami zdjąć Pikachu, ale zostając przy tym sparaliżowanym. Został już mu tylko Raichu, czyli największy skurwiel typa. Oczywiście zaczął się double teamować i prawie zabił mi Cheatinga. Zmieniłem na Firoła i na szczęście AI postanowiło użyć Quick Attack na dobitkę. Pierwszy Fury atak nie trafił, sparaliżował mnie. Firo jakiebany czat ustał Shockwave'a i zadziałał szczura na śmierć, wychodząc na szczęście z walki bezstratnie. W drodze do Celadon City nie działo się nic szczególnego, ale po dotarciu tam złapałem do duo i odebrałem od tej typiary HM02 Fly, który wiadomo jest git do mojej drużyny, ale starałem się zrobić trochę różnorodniej, nie uczyłem każdego po kolei tego ataku. Bo tak szczerze to myślałem, że on ma 90 power jak surf, ale no jednak źle myślałem. O Erice nie ma nawet co mówić, bo wiadomo, ale warto powiedzieć o level capie na tym etapie, bo na Erikę level cap to 29 poziom, natomiast na Sabrinę i Kogę to już jest 43. Trzeci, nie? W sensie jestem w szoku, że nigdy nie odczułem tego skoku poziomu. Splądrowałem następnie bazę rakietowych bez większych problemów, również walka z Giovanni nie była trudna. No i jeszcze wiadomo, wieża Pokémon, odebrałem rower, bo wcześniej zapomniałem, i przez drogę rowerową dotarłem do Fushi, gdzie w safari mogłem złapać dwa Pokémony, Dratini i Saitera. W kasynie Celadon można obydwu kupić, więc miałem zasadniczo gwarantowane obydwa poki, ale gdy uświadomiłem sobie, że za tańszego Dratini musiałbym wydać coś koło 60 tysięcy pokemonowej waluty, a Saitę to w sumie nie wiem, czy byłby taki użyteczny, więc ostatecznie postanowiłem złapać w Safari Dratini. Ogólnie zapomniałem, że cały ten czas grałem na lekko zmodyfikowanej wersji FireRedów, które wrzuciłem gdzieś kiedyś do randomizera i dałem jedynie opcję, by pokemony z tradeów mogły ewoluować bez wymian, oraz że ma się National Dex od początku, co sprawiło, że mój Golbat ewoluował do Crobata, co nie powinno się stać w tym momencie, jego ewolucja powinna się sama anulować.
Jak mówię, nie byłem świadomy tego i byłem pewny, że się samo anuluje, a tu proszę bardzo, taka niespodzianka. Uznałem już, że chuj z tym i grałem dalej z Krobatem w teamie, więc troszkę oszukane, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie, widzowie. Zostawcie. Zupełnie tego Dratini i wziąłem go zamiast Pidgeotta i pewnie pomyślicie sobie, czemu Farfetch'a nie odłożysz? Ma Sword Sense. Zgadza się, i tak mało z niego korzystałem. Udałem się do Sivko, gdzie kolejny raz zmierzyłem się z rywalmi i o mój Boże, to już nie było takie łatwe. Na jego Pidgeotta zacząłem Krobatem, który urwał na początku krytycznym wing atakiem i ledwo przeżył, więc zmieniłem na Gyaradosa, który go dobił. Wystawił trochę z dupy Growlite'a, który dostał lekko ponad połowę z Water Pulsa. Nie pytajcie, czemu nie dałem mu jeszcze surfa, bo sam się tak teraz nad tym zastanawiam. Zanim padł, obił mnie jeszcze solidnie takedownem. Do Dio nie trafił Flame Executa, przez co został sparaliżowany. Urwał Confusion, ale drugim flyem już trafił. Alaka zam ustawił Reflect oraz Future Sight, po czym padł od jednego flya Farfetch'a. Postanowiłem zostać i użyłem ponownie flya, ale zanim to, urwałem jeszcze Bite'em, Blastoise użył Protecta, a Farfetch urwał ponownie Future Sight'em i prawie padł. Zmieniłem na Dragonair'a, obiłem go tylko raz Dragon Rage'em, bo drugi Bite Blastoise'a mi sflinchował, więc byłem w dość nieciekawej sytuacji. Wystawiłem Firoa, który na starcie dostał Bite'em, prawie udało mu się go pokonać, ale niestety pomimo trafienia 5 razy Fury Attack'iem to nie starczyło i został zastrzelony pistoletem na wodę. Dość długo trzymałem się bez żadnej śmieci, ale wiedziałem, że kiedyś ten czas nadejdzie. Prawie padł mi również Gyarados, który nie mógł chuja dobić, bo albo flinch, albo protect, ale nareszcie się udało. Ponownie Giovanni nie sprawił większych problemów i udałem się na Sabrinę. Jej Kadabra ustawił Reflecta, przez co przeżył Flya Dodrio, został wyleczony i nastawił Future Sight, a po czym padł. Na Mr. Mime postanowiłem dalej zostać Dodrio i tu nie byłem pewny, czy przy Flyu dostanę Future Sighta. Na szczęście nie dostałem. Klan zaczął używać bariery, przez co nie mógł paść. Następnie wystawiłem Venomotha, który po chwili padł. Na połet Mr. Mime'a wystawiłem Gyaradosa, który go pokonał dwoma surfami, a ostatniego Alakazama z one-shotową Hyper Beamem. Od razu udałem się na Kogo, bo i tak nie ma co robić w międzyczasie, a level cap nawet nie urósł. Zacząłem Dragonair'em i jak Koffinga zdjąłem dwoma Twisterami. Mach zaczął się minimalizować, więc ja go atakowałem Shockwave'em. Zaczął mnie toksikować, ale przez Shed Skin Dragonair'a Poison niemalże od razu znikało. Wyleczył Maka, po czym trafił krytycznym Sludge'em, który zatruł i Dragonair już był naprawdę o krok od śmierci. Wystawiłem Gyaradosa, który na szczęście pomimo minimalizów Maka trafił i zabił go Hyper Beamem. Kolejnego Koffinga po lekkim wkurwianiu zdjąłem w końcu Dodrio oraz Weezinga, Gyarados pokonał dwoma Hyper Beamami. Przypomniałem sobie w tym momencie o istnieniu Aerodactyla, więc poleciałem po Old Amber i od razu go wskrzesiłem, dodając go do drużyny, podobnie zamiast Pidgeotta. Ja serio nie wiem, czemu ja go dalej trzymam w drużynie. Jeśli chodzi o Bane, to Gyarados po one-shotowego Growlite'a oraz Ponytę. Natomiast jego Rapidash Fireblastem podpalił go i jeszcze Szmaciarz przeżywał ledwo surfa i zaraz się leczył, więc Gyarados trochę poobrywał. Natomiast jego Arcanine'a dwoma Ancient Powerami pokonał nowo nabyty Aerodactyl. Dziwaniego ponownie rozjebałem samym Gyaradosem i również pokonam rywala, który jedynie jakie problemy sprawił, to że robi mi Dragonair'a poniżej połowy życia. Wiadomo, tutaj Victory Road, czyli nic ciekawego. Ostatnio znafaszerowałem moje poki cukierkami, przez co nareszcie Dragonair stał się Dragonite'em i szedłem do środka zmieniać się z elitarną czwórką. Pierwsza jest oczywiście lodowa Lolerei. No i Dewgonga wystawiłem Gyaradosa, którym 3 razy użyłem Dragon Dance'a i Strength'a zwanshotowałem właśnie Dewgonga. Cloyster by padł po 2 Strength'ach, ale się uleczyło, więc padł po 3. Srobo padł po 2, ale użył Yona, przez co musiałem Gyaradosa zmienić. Jej Jinx Aerodactyl zwanshotował Ancient Power'em. Na Laprasa podobnie wystawiłem Gyaradosa, który niestety nie pokonał go jednym Hyper Beamem i został zamrożony po Ice Beamie i prawie padł. Postanowiłem zaryzykować i uznałem, że raczej Aerodactyl urwie najmniej od Ice Beama. Dostał ponad połowę i dobił Laprasa. Bruno to Bruno, nie ma co mówić. Na Gengara Agatę zacząłem Krobatem, który pomimo Double Team'a Gengara i Confuseraya trafił każdym Aircutter'em i wyszedł z tego solo bez szwanku. Na Huntera zostałem i obiłem go do połowy, uśpił mnie, po czym użył Dream Eatera, którego w sumie powinienem się spodziewać. Zmieniłem na Dodrio, który go dobił Dripekiem. Grobat obił go do połowy krytycznym Aircutterem, później znowu zadał połowę tego co miałem i padł. Arbok padł od 2 Earthquake'ów, na ostatniego Gengara zostałem Aerodactylem, który również został uśpiony. Ale tym razem użył Nightmare. Tutaj trochę zaryzykowałem, że może się obudzi, ale uznałem, że jebać i ostatecznie zmieniłem na Dragonite'a, który został zatruty przez Sludge Bomba, dostał ponownie i trafił krytycznym Dragon Claw na dobitkę. Na Lensa zacząłem Aerodactylem z nadzieją, że może da radę zdjąć jego Gyaradosa, niestety nieskutecznie i zmienił na swojego Aerodactyla, więc ja zmieniłem na swojego Gyaradosa i go rozjebałem surfem! Jego dwa kolejne Dragonair'a one-shotowałem Dragonite'em, on wystawił swojego, który przeżył mojego Dragon Claw, po czym użył Outrage, który mnie
z lekka zląkł, ale pomimo jego leczenia ze Citrus Bell padł od kolejnego Dragon Claw i jego Gyaradosa dobiłem Dodrio. Czas na finałowe starcie z naszym rywalem. Aerodactyl crytem z one-shotował Pidgeotta, na Blastoise wystawiłem Gyaradosa, którym się setupowałem i Blastoise nie mógł mnie trafić hydropompą i one-shotowałem go Hyper Beamem. Wystawił Raidona, który obił mnie do połowy, ale padł od wzmocnionego w deszczu Surfa, Alakazam padł od jednego Strength'a. Tutaj trochę odjebałem, bo myślałem, że da radę jego Executora pokonać, niestety się myliłem i zgridowałem mocno, że może się obudzi, no ale cóż, jest to ostatnia walka, więc wyjebano w sumie kto przeżyje. Dobiłem go do Został mu jedynie Arcanine, który był dość kurwa problematyczny. Wystawiłem na niego Aerodactyla, który zadał mu mniej niż myślałem z Earthquake'a i jego Flamethrower zadał więcej niż myślałem. Dodatkowo podpalił mnie, więc trochę chujnia, bo Ancient Power zadał w chuj mniej i pomimo dostania buffa do wszystkich statystyk zmieniłem go na Krobata, który również nie był w stanie go dobić, a że jest to walka z czempionem, to napierdalał full restorami jak pojebany i pokonał Mikrobata. Innego ostatecznie po dłuższej chwili walkę zakończyłem Dragonite'em. Odpowiadając na nurtujące was pewnie pytanie, czemu nie używałem legendarnych ptaków, nie chciałem po prostu używać legend, bo byłoby o wiele łatwiej i doszedłem do wniosku, że jeśli tymi normalnymi Pokemonami nie dam rady wygrać, to dopiero wtedy złapię te ptaki, by grę dokończyć. Ale jak widać, nie było to potrzebne, a ten co tu robi, to dalej nie wiem.